Czy reaktywacja przemysłu stoczniowego w Szczecinie jest możliwa? To temat, który niewątpliwie znajdzie się w programie wielu kandydatów na prezydenta miasta. Tereny te od kilku lat leżą niezagospodarowane, a spółki mające zajmować się ich rewitalizacją nie zaskakują przesadną efektywnością i aktywnością. Według kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Szczecina Łukasza Tischlera, samorząd powinien być bardziej zaangażowany w to, co dzieje się na tych terenach. Konsultowałem się z wieloma osobami na ten temat. Wiem, na jakim etapie są prace związane z tym. Jest to kwestia przywrócenia produkcji statków do Szczecina. To jest tak zwany przemysł okrętowy. Oczywiście nie w formule, w jakiej było to 10-15 lat temu, czyli wielkiej, ogromnej stoczni, która zatrudnia kilka czy kilkanaście tysięcy ludzi, ale przywrócenie budowy dużych statków. Możliwe jest więc powstanie kilku innych podmiotów, które będą zajmowały się działalnością stoczniową. Kandydat przyznaje bowiem, że znalezienie jednego wielkiego inwestora to zadanie, które może się nie powieść. Na terenie stoczni działałyby więc tak jak obecnie małe przedsiębiorstwa. Tischler zarzuca Piotrowi Trzystkowi ignorowanie stoczniowych spraw. Niestety ani obecne władze przez 8 lat w ogóle nie zainteresowały się tym tematem kompletnie, traktując teren Stoczni Szczecińskiej i samą stocznię jako teren obcy, teren poza miastem, teren, którym powinni zająć się wszyscy inni, tylko nie miasto Szczecin, co jest oczywiście błędem podstawowym, dlatego że kogokolwiek nie zapytamy w Polsce, a już nie mówiąc o szczecinianach, to stocznia to Szczecin, Szczecin to stocznia. To zdanie, choć jak najbardziej pozytywne, brzmi dość interesująco w ustach polityka reprezentującego partię oskarżoną o doprowadzenie przemysłu stoczniowego do upadku. Łukasz Tischler odniósł się także do stawek portowych w Szczecinie, w Świnoujściu i Trójmieście. Należy je wreszcie zrównać, czego nie chce zrobić obecny prezydent. Nie chce czy nie może? Na tym polega oś różnic opinii w tej sprawie. Żywi się jakimiś obawami, tu nie trzeba odwagi, bo to nie jest kwestia odwagi jakiejś cywilnej, żeby podjąć jakąś ryzykowną decyzję. Po prostu trzeba złożyć podpis i tyle. Bo tak jest w Gdańsku i w Gdyni, tak samo powinno być w Szczecinie. Podkreślam to, bo to nie jest, mam takie wrażenie, że to jest spory brak szacunku dla naszych firm i trochę chowanie się za przepisami. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada.